country has been taken from us. Only together can we take it back. Niniejsza recenzja dotyczy tylko trybu fabularnego. Tryb wielu graczy nie był jeszcze aktywny. Homefront The Revolution to gra bardzo nierówna. Takie same zresztą jest moje podejście do niej. Na początku zachwycony byłem trailerem, później beta tak mnie odstraszyła, że gdy dowiedziałem się, że to ja będę ją recenzował, chciałem powoływać się na konwencję genewską. Nic to jednak nie dało i gra wylądowała na moim pececie. I mimo całego mojego sceptycyzmu, nie bawiłem się wcale najgorzej. Do czasu. Historia The Revolution opowiada o tym, jak Korea Północna dwojako podbiła Stany. Najpierw podbijając rynek swoimi komputerami, systemami, komórkami i przede wszystkim uzbrojeniem. Stany, jak to Stany, są wiecznie w jakimś konflikcie, więc potrzebowały broni. Mimo ciągłego zadłużenia zamawiały kolejne dostawy, aż wreszcie Korea upomniała się o swoje, w postaci inwazji. A przyszło im to niebywale łatwo, gdyż cały sprzęt zakupiony od Korei posiadał wbudowaną funkcję wyłączenia, o której Amerykanie nie wiedzieli. Jednym przyciskiem wszystkie systemy obronne Stanów Zjednoczonych zostały wyłączone, a dzięki temu Koreańczycy weszli tam jak do siebie. Na początku zostali oni przyjęci niczym zbawcy. Koreańczycy przywieźli ze sobą żywność, której w Stanach zaczęło brakować. Służyli pomocą, przez co wielu Amerykanów uwierzyło w ich dobre intencje, czyli chęć pomocy Stanom Zjednoczonym w stanięciu na nogi, by mogli oni spłacić swój dług. A wtedy ta zabierze się z ich ziemi i wszyscy będą żyli w cudownym dobrobycie. Z pokorą oddali Koreańczykom swe dzieci. Po co? Oczywiście nie powiem. I dali się od czasu do czasu poniewierać od drobnostki stojące na drodze ku świetności. Jednak nie wszyscy się godzili na taki stan rzeczy. Jednak przy ogólnej akceptacji Koreańczyków zeszli oni do podziemia i nazwali się rewolucjonistami. Jak się okazało, to rewolucjoniści mieli rację, gdyż Koreańczycy z dobrych wujków szybko zamienili się w pełnoprawnych okupantów. W Stanach cenione zaczęło być donosicielstwo, karanie za jakikolwiek objaw niepodporządkowania oraz zmuszanie do ciężkiej pracy. My kierować będziemy Bradym, rewolucjonistą, który przeżył najazd Koreańczyków na swoją bazę. Nasi towarzysze niestety mieli mniej szczęścia. Z odsieczą przychodzi nam Walker, mózg oraz twarz amerykańskiej rewolucji. Niestety bardzo szybko również Jen wpada w sidła najeźdźców, a naszym głównym zadaniem przez większość gry jest uwolnienie go, co czynić będziemy wykonując zadania i odbijając dzielnice naszego miasta. Jedno z drugim nawzajem się tak naprawdę przeplata, jednak sam system odbijania dzielnic jest dość ciekawy i składa się w zasadzie z trzech etapów. Najpierw, wchodząc do nowej dzielnicy, zbyt wiele nie zdziałamy. Ludzie ze schylonymi karkami pozwalają Koreańczykom na naprawdę wiele, a nasze działania ograniczają się jedynie do pomniejszych akcji dywersyjnych. A to obronimy jakiegoś cywila przed nadgorliwym strażnikiem, przełączymy radio z propagandowego na powstańcze, wyłączymy tuby propagandowe, zlikwidujemy ciężki pojazd czy koreańskiego agenta. Te małe akcje mają wpływ na to, jak ludzie podchodzą do tego, co się wokół nich dzieje. Niektórzy na początku są nam czasem niezbyt przychylni, a w najlepszym przypadku obojętni. Jednak im więcej działań podejmiemy, tym bardziej przychylnie będą na nas patrzeć, a czasami mogą się zerwać do obrony. Zaczynają się przemówienia, spędy i strajki. Wreszcie, gdy bardzo napsujemy Koreańczykom krwi, obywatele dzielnicy zauważają, że wcale nie muszą być posłuszni jak psy i zaczyna się pełnoprawne powstanie. Przyznam wam, że bardzo podobał mi się klimat tego powolnego podbijania serc amerykańskich obywateli. Ze schowaną bronią i genialną muzyką, która perfekcyjnie oddawała klimat tego, co się dzieje na ekranie, sprawiała, że często żałowałem, że to już koniec dywersji i trzeba zacząć strzelać. To prawda, zadania są podobne i nie ma ich zbyt wiele, ale twórcom udało się stworzyć w tym aspekcie gry naprawdę bardzo fajny klimat, który może zostać w pamięci. Gdy wybuchnie rewolucja, cała dzielnica zamienia się w strefę walk. Koreańczycy strzelają od razu, gdy kogokolwiek zobaczą, a wtedy możemy zaczynać podbijać ich struktury. Magazyny żywności czy posterunki policji, szpitale i tym podobne obiekty. To, czy chcecie to robić w jakiejś specjalnej kolejności, czy jak leci, zależy tylko i wyłącznie od was. Sam osobiście podbijałem wszystkie punkty, które tylko pokazały mi się na drodze. Jakichś specjalnych bonusów nam to nie daje, od troszkę pieniędzy, za które możemy kupować uzbrojenie, gadżety czy elementy pancerza, do czego zaraz wrócimy, oraz punkty respawnu w razie śmierci. Same misje główne często polegają na podbiciu danego elementu na mapie. Większość posyła nas do przejętego przez Koreańczyków obiektu i każe nam go przejąć, dorzucając do tego jakąś historyjkę, byśmy sami uwierzyli, że ten punkt jest w jakikolwiek sposób ważniejszy od dziesiątek poprzednich.
Jednak są wyjątki i to właśnie one najbardziej zapadają nam w pamięci. Do tej pory pamiętam, ile krwi napsuła mi misja, w której kradniemy pojazd na la czołg. Trudne to było i to przesadnie, ale wyróżniało się na tle misji kopiuj wklej. Wspomniałem o poziomie trudności i przy tym na chwilę pozostaniemy, bo Homefront The Revolution to faktycznie trudna gra. Chociaż, aby być uczciwym, nie mówię tutaj o wybitnej jakości AI czy złożności gry. Nasz bohater to zwyczajnie cieniasz, który po przyjęciu kilku kul pada na ziemię. A wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy przyzwyczajony do ostatnich trendów w grach po przyjęciu kilku kul na klatę schowałem się za rogiem, by magicznie się wyleczyć i nic. Automatycznej regeneracji zdrowia brak. Bardzo chwalę ten zabieg. Jeśli chcemy się podleczyć, musimy zaglądać w każdy kąt, by znaleźć apteczki. To właśnie sprawia, że gra jest dla nas wyzwaniem, bo nie wystarczy się tu schować za rogiem, by nasz bohater magicznie wyzdrowiał od ran postrzałowych. Chcesz iść na pałę, czyli frontem? Cóż, możesz próbować. Kilku przeciwników może się pozbędziesz, ale z apteczek wyprztykasz się momentalnie i albo będziesz musiał się wycofać, albo zacząć kombinować. Za to Homefrontowi należy się naprawdę potężny plus. Chwilę temu wspomniałem, że możemy kupować zaopatrzenie i ekwipunek. I tutaj muszę przyznać, że pod tym względem The Revolution daje naprawdę radę. Może nie mamy zbyt wielu możliwości do wyboru, chociaż też nie jest ich tak mało. A ich niemała cena sprawia, że doceniamy każdy zakup. A co możemy kupić? Oczywiście apteczki czy granaty, wiadomo. Ale do tego dochodzą drogie ulepszenia broni, która na przykład szybciej się przeładowuje, ma mniejszy odrzut i większe obrażenia. Ale możemy też zamiast broni kupić element opancerzenia. Dzięki kamizelce otrzymujemy o 25% mniejsze obrażenia. Dzięki miękkim butom możemy szybciej się skradać. Dzięki ochraniaczom na kolana robić dłuższe ślizgi. Dzięki kieszeniom nosić więcej amunicji, apteczek czy zbierać więcej gratów, które można później sprzedać. Absolutnie każdy element, jaki można kupić w sklepie, jest wart swej ceny, daje satysfakcję i znacząco wpływa na rozgrywkę. Zanim przejdę do tego, co mnie w najnowszym Homefroncie denerwowało, opowiem wam o plusach. Przede wszystkim, kiedy już zaczyna być gorąco, czuć, że jesteśmy częścią dużej ekipy, która walczy o swoją wolność. I nawet nie mówię tutaj o liczbie jednostek, które widać na ekranie, a raczej o feelingu, który twórcy serwują nam przeróżnymi okrzykami, raportami czy muzyką. Niemal cały czas coś wybucha, zewsząd słychać strzały. Jest to bardzo miłe, zarówno dla oka, jak i ucha. Kiedy już nie sabotujemy Koreańczyków, a idziemy na nich frontalnie, gra zyskuje naprawdę wiele. Szkoda tylko, że przez większość gry jesteśmy jednoosobową rewolucją. Za co jeszcze ten kawałek kodu mogę pochwalić? Za radochę ze strzelania. Czy jesteśmy sami, czy mamy za sobą armię, pojedynki dają satysfakcję. Nieraz zdarzy się, że w czasie tylko jednej potyczki ściągniemy snajperów, kilkunastu piechociarzy, z czego kilku z nich przy okazji eksploduje, kładąc pochodem jeszcze innych, zniszczymy kilka latających dronów oraz lekkich i ciężkich pojazdów. Nawet po kilku godzinach gry nie unikałem potyczek, a wręcz pchałem się ku nim, bo AI, mimo swojej ogólnej głupoty, czyli wchodzenie pod lufę, potrafi błysnąć i próbować nas oflankować czy poprawnie rzucić granat. Niestety The Revolution nie pozbawiony jest wad i bugów. Pierwszym grzechem jest wrzucenie nas w sam środek konfliktu. Po bardzo klimatycznym początku lądujemy w jednej z dzielnic, gdzie wszyscy się ze sobą tłuką. Nie wiedziałem, po co zdobywam poszczególne budynki, nie wiedziałem, po co przestawiam te radia, nie wiedziałem absolutnie nic, ale ot, mam iść w miejsce A i zrobić czynność B. I muszę przyznać, że przez tą pierwszą godzinę gry musiałem się do niej strasznie zmuszać. Na szczęście im dalej w las, tym lepiej. Grafika, jak i cała gra, jest również nierówna. Z jednej strony z podwójnym super samplingiem wygląda bardzo dobrze na początku, ale po pierwsze strasznie to grzeje nawet nowiutkiego peceta, a po drugie wcale tak dobrze nie jest. O ile cieniowanie i gra świateł często prezentują się naprawdę wspaniale, a dzielnice, które nie zostały jeszcze do końca zniszczone, w nocy potrafią zauroczyć, tak modele czy animacja potrafią nieraz zwyczajnie przestraszyć. A szczególnie paskudnie prezentuje się moim zdaniem jedna z dzielnic, która została przez Koreańczyków zagazowana. Tutaj ponownie zmuszałem się do gry, bo etap ten prezentuje się nad wyraz paskudnie i monotonnie. To wszystko oczywiście bardzo subiektywne zdanie, jednak w żadnym wypadku nie nazwałbym Homefronta najładniejszą grą na CryEngine. W tej kwestii to raczej średniaczek. Wreszcie coś, czego w żadnym wypadku nie mogę ani pominąć, ani wybaczyć. Bugi. O ile jeszcze przed patchem jestem w stanie wybaczyć wszędobylskie przenikanie przeróżnych elementów przez tekstury, o ile mogę przed patchem wybaczyć sojuszników znikających na naszych oczach albo utknięcie naszej postaci, tak nie jestem w stanie wybaczyć twórcom zaoferowanie nam gry, której nie da się skończyć.
Może to mój wybitny dar do psucia gier, ale w pewnym i co najgorsze dość ciekawym momencie transporter, który miałem eskortować, dobitnie chciał wjechać we wrak samochodu, który obojętny na wszystko co się wokół niego dzieje, nie chciał się ruszyć. Nie wiem skąd się to wzięło, bo ów transport zamiast skręcać w stronę tego wraku za pierwszym razem jechał poprawnie, na wprost. Po mojej śmierci i wczytaniu ostatniego zapisu kierowca nagle postanowił jechać na skróty. Niestety, jako że gra zapisuje się checkpointami, nie miałem jak rozpocząć misji od nowa, więc zakończenia nie znam. Nie z własnego wyboru. Ani wielokrotne wczytanie zapisu, ani restartowanie gry nie pomogło na tę bolączkę, a więc po około 20 godzinach Homefront zniknął z mojego dysku. Mam też niestety pecha odnośnie trybu wieloosobowego. Znienawidzona przeze mnie beta nie potrafiła mi na PlayStation 4 znaleźć towarzyszy do gry, więc nie miałem jak trybu multi posmakować wcześniej, a teraz, kiedy to kilka dni przed premierą gra wylądowała na moim PC-cie, ponownie nie było mi dane w multi zagrać. Tutaj jednak nie mam problemu, standardem są niedziałające serwery przed premierą. Nie wiem, czy były one wyłączone, czy po prostu nikt w multi w tym samym czasie nie grał. Nierówne gry zawsze ciężko ocenić. Czy to, co jest dobre, przechyla szale na korzyść danego tytułu, czy też może wady ciągną go w dół? Homefront: The Revolution jest mimo wszystko tytułem, którego te dobre strony ratują i ciągną ku górze. Bugi, dłużyzny, czasem nuda czy nie najlepsze wykorzystanie CryEngine czasami bardzo irytują, ale jak znam życie, w dniu premiery pokaże się jakiś 100-gigowy day one patch, który niektóre te elementy naprawi. Ta gra ma też swoje momenty, których nie można przeoczyć. Nie brakuje tutaj amerykańskiego patosu, ale też nie jest on aż tak widoczny jak przy niektórych innych tytułach. Nie brakuje też całkiem ciekawych twistów fabularnych. W moim osobistym rozrachunku, podsumowując wszystko co zostało powiedziane wcześniej, mogę tę grę ocenić na 6 na 10. Kiedy patche połatają dziury, można do tej puli dołożyć jeszcze jeden punkt. Być może multiplayer poprawiłby tę ocenę. Niestety nie było mi dane go przetestować. Być może końcówka gry jest tak kozacka, że podniósłbym ocenę o oczko czy dwa. Niestety przez bugi ponownie nie było mi dane tego ocenić. Z tą grą spędziłem 20 godzin. Nie były to w żadnym wypadku godziny zmarnowane, ale ostatnio mamy taki wysyp gier, że jestem pewien, że te 20 godzin mogło być spędzonych lepiej.